Ocieplenie domu to skomplikowany proces, który wymaga wiele pracy. W tym odcinku pokażemy Wam, jak krok po kroku wykonać ocieplenie budynku. Potrzebne rzeczy: mieszadło wolnoobrotowe, kołki do styropianu, paca zębata, styropian, paca do zacierania tynku, krążki styropianowe, listwa startowa, klejp C1, klejp C2, narożnik z siatką, klejp C3 Seal, klejp C7, siatka do zatapiania klejp, klejp G1, klejp G4. Film zrealizowany z pomocą dystrybutora marki Klejp, Pamet Zyglewski oraz firmy wykonawczej BJB Bogdan Cilke. Klejp w swojej ofercie posiada różne systemy ociepleń. W tym odcinku pokażemy Wam, jak poprawnie ocieplić swój dom przy pomocy produktów z systemu ociepleń na styropianie. W przypadku ocieplenia istniejących budynków, na samym początku należy ocenić stan elewacji. Jeśli znajdują się na niej różnego rodzaju grzyby lub glony, należy powierzchnię oczyścić. Do oczyszczenia powierzchni użyjemy Klejp G4. To płynny środek dezynfekujący. Środek możemy aplikować przy pomocy szczotki, pędzla, wałka lub gąbki, albo przelać na przykład do opryskiwacza ogrodowego. Należy jednak pamiętać, aby po zakończeniu prac dobrze go wyczyścić. Środek nanosimy na powierzchnię, a następnie czekamy od 6 do 12 godzin do momentu pełnego wyschnięcia. Na końcu myjemy powierzchnię metodą mechaniczną, na przykład przy pomocy wody pod wysokim ciśnieniem. W razie potrzeby możemy po całkowitym wyschnięciu powierzchni nałożyć środek jeszcze raz, zachowując taką samą kolejność prac. Po oczyszczeniu powierzchni możemy przystąpić do zagruntowania elewacji. Do tego użyjemy preparat gruntujący Klejp G1. Wzmocni oraz wyrówna on chłonność podłoża, co pozwoli na zmniejszenie ilości materiałów w późniejszych etapach. Po zagruntowaniu powierzchni możemy zacząć przygotowywać naszą elewację do ocieplenia. Na samym początku zamontujemy listwy startowe, czyli elementy pozwalające na umieszczenie płyt styropianowych w odpowiedniej pozycji. Po montażu listwy startowej należy sprawdzić, czy zachowany został pion oraz poziom. Do tego użyjemy poziomicy. Jeżeli wszystko jest w porządku, możemy przystąpić do kolejnego etapu. W tym momencie możemy zacząć rozrabiać zaprawę klejącą Klejp C1. To zaprawa do mocowania płyt styropianowych, wydajna oraz łatwo urabialna, do styropianu białego jak i grafitowego. Zaprawę należy wsypać do wiadra z wcześniej nalaną wodą. Przyjmuje się, że na każdy 1 kg zaprawy około 180 do 200 ml wody. Następnie mieszamy zaprawę wraz z wodą do uzyskania jednolitej konsystencji. Po upływie 5 minut i po ponownym wymieszaniu zaprawa nadaje się do użycia. W ten sposób przygotowaną zaprawę klejącą Klejp C1 musimy zużyć w ciągu około 2 godzin. Przed przystąpieniem do nakładania masy, w przypadku użycia styropianu grafitowego, należy wyrównać, przeszlifować powierzchnię płyty styropianowej. Do tego użyjemy tarki do styropianu. Na tak przygotowaną płytę możemy zacząć nakładać przy pomocy szpachelki rozrobiony klej. Klej do styropianu zalecamy nakładać jedną z dwóch metod. Jedną z nich jest metoda obwodowo-punktowa. Tworzymy na płycie styropianowej obwódkę z kleju, a na końcu umieszczamy od 3 do 6 punktów kleju po środku płyty. Innym sposobem nakładania jest sposób, w którym klej do styropianu aplikujemy na całej płycie styropianowej, a następnie przy pomocy pacy zębatej tworzymy rowki. W zależności od wykorzystywanej pacy, rowki mogą mieć od 8 do 12 mm grubości. Tak przygotowaną płytę styropianową umieszczamy na listwie startowej. Pamiętać należy, że kolejne nadchodzące warstwy płyt styropianowych układamy w taki sposób, aby łączenia z dolnej warstwy były po środku warstwy powyżej. Pamiętać należy, że kolejne nachodzące warstwy płyt styropianowych układamy w taki sposób, aby łączenia z dolnej warstwy były po środku warstwy powyżej. W przypadku ocieplenia okien, płyty styropianowe docinamy w taki sposób, aby przypominały literę L, mając na uwadze, że łączenia płyt nie znajdują się w rogach docieplanego okna. Możemy go przymocować przy pomocy Klejp C1 lub poliuretanowego kleju do styropianu Klejp AS2302. Po montażu poziomicą dociskamy płytę, aby ją równomiernie przykleić do ściany. Kolejnym etapem jest uzupełnienie szczelin pomiędzy płytami styropianowymi.
Użyjemy do tego kleju poliuretanowego Kleip AS2302. Nakręcamy puszkę na pistolet, a następnie uważnie aplikujemy klej poliuretanowy pomiędzy szczeliny. Nadmiar kleju, który pozostanie na pistolecie, usuwamy przy pomocy czyścika Kleip Professional. Klej poliuretanowy po wyschnięciu, który wychodzi poza ramy płyt styropianowych, ucinamy przy pomocy nożyka. Po wykonaniu tych czynności, raz jeszcze przy pomocy tarki do styropianu, wyrównujemy powierzchnię płyt. Kolejnym etapem będzie wtopienie siatki w rogach ocieplanego okna. Do tego użyjemy zaprawy klejącej Kleip C2, czyli zaprawy do przyklejania płyt styropianowych oraz zatapiania siatki, która jest dodatkowo wzmocniona włóknami, a ponadto charakteryzuje się zwiększoną przyczepnością i wysoką elastycznością. Dostępna w systemie ociepleń na styropianie jest również zaprawa Kleip C2B, która występuje w kolorze białym, oraz Kleip C2 Extra bez dodatku wapna o zmniejszonym ryzyku wykwitów. Na zaaplikowaną zaprawę Kleip C2 wklejamy siatkę klej po gramaturze 160 g, delikatnie wygładzamy siatkę szpachelką, a następnie poprawiamy pacą, aby całość dokładnie wtopić. Siatka zabezpiecza naszą elewację przed wystąpieniem pęknięć. Po wtopieniu montujemy narożniki PCV z siatką. Dokładnie przyklejamy elementy wokół obręczy okna. Następnie przechodzimy do zatapiania narożnika, używając Kleip C2. Aplikujemy zaprawę, nakładamy siatkę narożnikową, dociskamy poziomicą, a następnie delikatnie rozprowadzamy resztę zaprawy, równomiernie po całej długości siatki. Na koniec sprawdzamy przy pomocy poziomicy, czy siatka narożnik jest wtopiona pod odpowiednim kątem. Po założeniu pierwszej z siatek narożnikowych, kolejną siatkę należy odpowiednio dociąć, aby dopasowała się kształtem. Po nałożeniu drugiej siatki wklejamy siatki na zakładkę, a następnie zatapiamy całość przy pomocy zaprawy Kleip C2. Gdy już wtopimy siatki narożnikowe, możemy wtopić resztę siatek na pozostałą część płyt styropianowych. Po przyklejeniu płyt styropianowych musimy zabezpieczyć płyty przy pomocy kołków montażowych. Na samym początku wywiercamy otwory, w których będziemy umieszczać kołki montażowe do płyt styropianowych, od 4 do 5 sztuk na metr kwadratowy. Następnie wiertłem w otworach robimy przewiert na kilka centymetrów, w które następnie wkładamy kołki montażowe. Trzpień wbijamy przy pomocy młotka. Na końcu przy pomocy kleju do styropianu zakrywamy kołki montażowe przy pomocy zaślepek styropianowych. Tak przygotowane płyty styropianowe pokrywamy warstwą zaprawy klejącej Kleip C2, Kleip C2B lub Kleip C2 Extra, a następnie zatapiamy siatkę. Po wtopieniu siatki zaprawę klejącą wygładzamy przy pomocy pacy tak, aby równomiernie rozprowadzić ją po całej powierzchni. Następnie czekamy do pełnego wyschnięcia zaprawy. Wszystkie siatki zatapiamy pionowo, a kolejne siatki zachodzić muszą około 10 cm na poprzednią siatkę w celu uniknięcia spękań. Kolejnym etapem będzie zagruntowanie podłoża przed nałożeniem tynku. Do tego użyjemy preparatu gruntującego Kleip C3 Seal, który jest dedykowany do tynków silikonowych. To preparat, który wzmacnia podłoża oraz reguluje proces chłonności. Jest bezzapachowy i wygodny w użyciu. W systemie na styropianie Kleip posiada jeszcze uniwersalny preparat gruntujący Kleip C3 pod tynki mineralne, akrylowe, siloksanowe oraz silikonowy tynk C6 Aqua Pro. Po wymieszaniu nakładamy przy pomocy pędzla preparat gruntujący. Tynkowanie możemy zacząć po całkowitym wyschnięciu preparatu, ale nie później niż 3 miesiące po jego nałożeniu. Końcowym etapem jest nałożenie tynku silikonowego Kleip C7. Kleip C7 to tynk o fakturze baranka, który wzmocniony jest mikrowłóknami. Dodatkowo posiada pełną ochronę mikrobiologiczną przed rozwojem alg i grzybów. Odporny na zabrudzenia, dostępny w kolorze białym oraz w kolorach zgodnych z wzornikiem kolorów Kleip. Tynk dokładnie mieszamy przed aplikacją. Tynk nabieramy na pacę ze stali nierdzewnej i pewnym ruchem rozprowadzamy po ścianie. Następnie przy pomocy gładkiej pacy do zacierania, kulistymi ruchami zacieramy tynk. Tak przygotowaną elewację zostawiamy do pełnego wyschnięcia. Wszystkie produkty Kleip są certyfikowane oraz szczegółowo przebadane. Stosując system Kleip na styropianie, zyskujemy pewność, że nasz dom jest odpowiednio docieplony. Dzięki zastosowaniu produktów Kleip zabezpieczymy naszą elewację przed działaniem warunków atmosferycznych, takich jak promieniowanie UV, deszcz czy śnieg. Prawidłowo wykonana elewacja potrafi zredukować koszty ogrzewania nawet do 60%.
Widzimy zatem, że dobrze wykonane ocieplenie budynku może przynieść długofalowe korzyści finansowe, a dodatkowo znacznie poprawić jego estetykę.